Kończy się rok kalendarzowy, co nie oznacza, że wraz z nim kończy się równocześnie okres inwestycyjny na ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Pomimo prowadzonych prac nadszedł jednak czas na dokonanie podsumowania, o które poprosiliśmy Wojciecha Walusia, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Jesteśmy obecnie w bardzo zaawansowanej fazie rozbudowy, przebudowy ulicy Międzyrzeckiej. Ja tylko przypomnę, że jest to jeden z elementów ważnego zadania, na które miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Niemniej wiele problemów i perturbacji, zanim doszło do realizacji, nastąpiło. Praktycznie prawie rok postępowania przetargowego i ten rok jest takim momentem w tej całym przygotowaniu i realizacji inwestycji, że rzeczywiście mogliśmy wejść na budowę, rozpocząć pracę. One rozpoczęły się na wiosnę tego roku i były prowadzone bardzo dynamicznie. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zrealizować rozbudowę węzła Międzyrzecka, z uwagi na to, że tam te problemy komunikacyjne były największe. Udało się z wielkim trudem, przy dużym zaangażowaniu wykonawcy i dużym zrozumieniu użytkowników, bo to trzeba podkreślić, zrealizować to przedsięwzięcie w pierwszej kolejności. Także na dzień dzisiejszy mamy rozbudowany, kompletny węzeł drogowy. Oprócz tego, to nie było jedyne miejsce, gdzie te prace trwały. Został wybudowany wiadukt nad torami kolejowymi. Oczywiście to jest jeszcze taki, można powiedzieć, stan surowy, czyli jest cała konstrukcja. W tej chwili będą wykonywane prace związane z taką płytą żelbetową, która na tych belkach powstanie. Te prace cały czas trwają, niemniej te najważniejsze elementy tej budowy zostały zrealizowane. Zostały wykonane fundamenty, podpory i później taka bardzo spektakularna akcja związana z montażem tych długich, ciężkich belek. To było rzeczywiście ciekawe i trudne przedsięwzięcie. Mamy to już za sobą i jesteśmy też w trakcie realizacji potężnych prac ziemnych związanych z tym, że z uwagi na to, żeby pokonać tą przeszkodę, jaką są tory kolejowe i wjechać na ten wybudowany wiadukt, musimy wykonać nasypy, na których będzie docelowo wykonana droga i tym sposobem w przyszłym roku, tak jak zakłada harmonogram i podpisana umowa z wykonawcą, jesienią zakończymy tą realizację, oddamy do ruchu całą ulicę Międzyrzecką. Zgodnie z harmonogramem ten postęp robót jest widoczny i myślę, w zależności od tego, jakie będą warunki atmosferyczne, że uda się również wykorzystać ten okres zimowy do kontynuowania, na pewno w mniejszym zakresie, przy mniejszym zaangażowaniu, niemniej te prace będą dalej trwały. Po podpisaniu kontraktu prace zostały rozpoczęte równocześnie w kilku miejscach określonych precyzyjnie w harmonogramie. Wskazywał on formowanie nasypów oraz budowę rond o roboczych nazwach Rudawka i Lądzina jako priorytety zadania. Równocześnie prowadzone były intensywne prace ziemne, inżynieryjne oraz drogowe, polegające na przygotowaniu uzbrojenia terenu oraz wzmocnieniu podłoża pod budowę docelowych nawierzchni jezdni. Po wykonaniu oświetlenia, montażu krawężników, ułożeniu nawierzchni chodników oraz rozścieleniu asfaltowej warstwy wyrównawczej nadszedł czas na prace asfaltowe i wykończeniowe. Wkomponowane w jezdnie przestronne ronda, nawet po ich częściowym włączeniu do eksploatacji, w zdecydowany sposób usprawniły komunikację samochodową. Równocześnie trwały intensywne prace polegające na kształtowaniu i warstwowym dogęszczaniu nasypów, mających na celu utworzenie podstawy pod przyszłe połączenie jezdni z wiaduktem nad torami kolejowymi.
Warto wspomnieć, że rozpoczęcie formowania nasypu rozpoczęto około 30 lat temu, więc przed rozpoczęciem obecnej inwestycji przeprowadzono szereg szczegółowych badań określających wytrzymałość gruntu, pozwalających określić najbardziej efektywną technologię realizacyjną. Budowę wiaduktu rozpoczęto pracami wiertniczymi, a w późniejszym etapie pracami zbrojarskimi i betoniarskimi, mającymi na celu wzmocnienie podłoża pod przyszłe podpory konstrukcji naziemnej wiaduktu. Etap naziemny wiaduktu stanowiły prace szalunkowe, zbrojeniowe i betoniarskie słupów, mających za zadanie późniejsze podtrzymywanie płyty głównej konstrukcji opartej na utworzonej poprzez montaż na nich żelbetowych dźwigarów. Prace te wymagały użycia ciężkiego, specjalistycznego sprzętu oraz dużej precyzji, popartej doświadczeniem pracowników, realizujących w praktyce założenia konstrukcyjne określone w projekcie. Sprzyjająca, mimo że grudniowa aura pogodowa pozwoliła na dalsze prowadzenie inwestycji kończących ten etap budowy pracami asfaltowymi, co w zdecydowany sposób korzystnie wpłynęło na poprawę płynności ruchu drogowego w tym rejonie Bielska Białej.